opowieść wigilijna. Przed ponad 150 laty William Bunting, który był przedsiębiorcą pogrzebowym, zauważył, że ma trudności z zasznurowaniem butów i że traci słuch. I to mu zaczęło bardzo przeszkadzać i poszedł do lekarza. I ten lekarz powiedział do faceta: kochany, ponieważ masz 1,60 m parę wzrostu, a ważysz 90 parę kilogramów, to jak schudniesz 30 kg, to ci problemy znikną. I wyobraźcie sobie, ten człowiek, który był przedsiębiorcą pogrzebowym, zapytał się, jak to zrobić. I lekarz powiedział prosto: nie żryj węglowodanów. I on przestał żreć węglowodany. Schudł ponad 30 kg, odzyskał słuch, odzyskał sprawność fizyczną i do niego dotarło, że to jest genialne, że to jest genialne, że większość chorób cywilizacyjnych to my sami zjadamy. I był tak zachwycony swoim odkryciem, że napisał nawet broszurę, którą wydał w ponad 60 tysiącach egzemplarzy, w której informuje, jak można schudnąć i wrócić do życia. I uwaga, ponieważ to spopularyzował, to natychmiast znalazła się duża grupa lekarzy, która powiedziała, że on nie jest lekarzem i nie ma prawa ludzi leczyć. Bo nie wolno ludziom tłumaczyć, jak wrócić do zdrowia, jak się nie jest lekarzem, a się jest przedsiębiorcą pogrzebowym. A przedsiębiorca pogrzebowy wprost przeciwnie, powinien się starać, żeby oni długo nie żyli. I zmaltretowali Williama Buntingta. Sprawdźcie sobie w encyklopedii, żebyście się dowiedzieli. W Wikipedii jest wyraźnie napisane. Nawet przedsiębiorca pogrzebowy może mieć rozum. To wcale nie trzeba do tego lekarza. Natomiast życzę wam tego z okazji nadchodzącego 2020 roku. Rozumu wam życzę. Do zobaczenia w Trzech Królach.